być i jest dobrze. Tutaj sobie jeszcze musimy wejść do kart przeciwnika. Ojej, dobierał. O nie, zbugował się. Powiedzcie, że nie, proszę. Gotowe. Chyba wszystko działa. Chociaż trzeba być czujnym, bo niestety Observer Mode się czasem buguje. Ale póki co wygląda na to, że jest dobrze, chociaż tutaj nie widzimy jednej karty. Okej. No niestety. Niestety, źle kliknąłem w nieodpowiednim momencie. Ale tak to niestety wygląda w Hearthstone'ie. Czasem trzeba wybrać odpowiedni moment, żeby wejść do Opsa. Okej. Teraz chyba wszystko gra. Z tego co widziałem, to tutaj straciliśmy Flame Jugglera od Rafexa, który zginął od czempionki Alexstrasy, która zginęła od drugiego Flame Jugglera Rafexa. Więc dosyć ciekawe trady jak na sam początek. Roydener decyduje się w trzeciej turze nie zagrywać Fierwaraxa, tylko Floating Berserkera. No zobaczymy, czy mu się to opłaci. Z tego co widzę, to może być to bardzo, bardzo opłacalne zagranie. Chociaż jeszcze zobaczymy, co co Rafex zrobi. Jeżeli chodzi o deki, Roydener tutaj z tego co widzę gra Dragon Tempo Warriorem. Tak, Dragon Tempo Warriorem standardowym. Poza tym ma jeszcze do wyboru Zuloka, ale nie na wersji z Soulfire'em i z Leroyem, tylko z Guardami. Oraz agro Shamana tego z Tuskarem i z istotą po prostu odchłani. Zbanowany Freeze Mage. Natomiast Rafex na pierwszy mecz wybrał sobie Mirant Shamana, w którym jest Alakir i dwa Master of Evolution, między innymi oczywiście, z takich bardziej charakterystycznych kart. Poza tym ma Enzo Palladyna, Reno Warlocka z kombem oczywiście na Leroyu oraz Control Warriora, który jest zbanowany. No i zobaczymy, jak to wszystko tutaj zostanie rozegrane. Roydener teraz, no przed... Tak miałem powiedzieć, trudnym wyborem, ale w sumie ta Elita Kronkoru, rozbicie tych wilków wydaje się być ok. No teraz ten Flame Juggler oczywiście zabije tego, tą elitę. Natomiast Rafex na kolejną turę ma już przygotowanego właśnie ten golema. Później jest Master of Evolution, są duchy, jest totem przypływu many, więc wygląda to całkiem spoko. A Roydener w piątej turze na spokojnie sobie zagra lazurowego smokowca, który jest, jakby na to nie patrzeć, dosyć niebezpieczny. U Rafexa pojawił się totem ognistego języka, który może posłużyć do tego, żeby zabić tego smoka. Jest jeszcze Hex, zwany też złym urokiem w polskiej wersji, ale ten Hex, no myślę, że tutaj Rafex będzie chciał go zostawić na chociażby Drakonida, Miażdżyciela, Ragnarosa czy Gromasza, a niekoniecznie będzie chciał go zagrywać na Azur Drake'a. Aczkolwiek może też się stać, może też Rafex wykorzystać właśnie tego Hexa do pozbycia się Azur Drake'a ze stołu, jest to jak najbardziej ok, opcja, natomiast w późniejszych turach mógłby mieć problemy z tymi większymi kreaturami. Czyżby Rafex myślał o dzikich duchach? No tak naprawdę spell damage w przypadku tego wojownika nie jest aż taki znaczący. A szczególnie jeżeli te kreatury mają po 3 HP. Czy tam jakieś Whirlwinda można by się spodziewać, ale Whirlwind w tym wypadku zadawałby tylko 2, więc nie jest w żaden sposób groźny. Mamy dzikie duchy i atak totem golemem prosto w twarz. No i zobaczmy, jak Roydener sobie na to... jaką odpowiedź Roydener znajdzie. Znajduje bardzo fajną Fierwaraxa, Elita Kronkoru i tak naprawdę wyczyszczenie wszystkich kreatur ze stołu przeciwnika. Co prawda jego kreatury dosyć mocno poobijane, ale Rafex w tym momencie nie ma żadnego Lightning Storma ani innego źródła obrażeń AoE, więc bez większych problemów te dwie kreatury mogą zostać, znaczy mogą być zranione. Tutaj oczywiście jest możliwy jakiś rok biterek, ale rok biterek tylko w jedną kreaturę, a i tak już swoje te kreatury zrobiły, więc nic nie stoi na przeszkodzie tak naprawdę, żeby je poświęcić. No i w tej turze Roydener, Strażnik Zmierzchu plus Berserker. Wydaje się być to całkiem spoko opcją. I nie będzie w ogóle trade'u? Dobrze widzę. Nie, jednak chyba Elita się poświęci razem z bronią. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Master of Evolution, mistrz ewolucji, zostaje zabity.
na stole trzy dosyć konkretne kreatury. No i tutaj Rafex tak naprawdę w sporych tarapatach w tym momencie. Ten Hex już w tej turze musi być zagrany. Nie ma innej opcji, ale to i tak nie jest zbyt dobra sytuacja dla Rafexa. Nie ma przede wszystkim żadnego AoE, żeby to wyczyścić. Żeby wyczyścić te kreatury. Totem przypływu many nie daje zbyt wiele. Ewentualną kartę z koncentury, ale to nie jest jakieś nie wiadomo jaka wartość tego totemu. Trok Tunelarz też tutaj jakimś koksem nie jest, ginie od tego smoka bez żadnych problemów. No i zobaczymy, czy ten totem da coś Rafexowi. Jest Fire Elemental, który no, wydaje się być całkiem niezłą opcją. Chociażby po to, żeby pozbyć się tego Azur Drake'a. Natomiast Roydener dorzuci Draconida do stołu. No i stół Roydenera po raz kolejny jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Totem Golem no, dalej nie zmienia tutaj aż tak dużo. Żywego ognia, który zabija Azur Drake'a, jest spoko, natomiast co dalej? Ten Azur Drake może zginąć od Execute'a, może zginąć od tego Draconida, więc nie jest taka super opcja dla Rafek. Znaczy, jeżeli zginąłby od Draconida, to jeszcze spoko, bo zabiera ze sobą dwie kreatury. Natomiast wydaje mi się, że tutaj Roydener poświęci tego Execute'a, żeby zabić tego Fire Elementala. A gdyż ten jest po prostu mega groźny, może po prostu zaatakować bronią w tą kreaturę 6 na 5, rzucić Execute'a, tym 6-6 zabić 3-4, no i stół Rafexa byłby znowu pusty, natomiast stół Roydenera dalej byłby naprawdę, naprawdę bardzo duży. Zobaczymy, na jakie ruchy tutaj się zdecyduje Roydener. Jest atak bronią, jest execute i czy będzie jeszcze ten totem golem skrócony, czy będzie wolał Rafex atakować przeciwnika w twarz? Jednak w twarz, 9 obrażeń, Rafex na 10 punktach zdrowia, to już jest naprawdę bardzo mało, bez jakiegoś konkretnego AoE, a takiego u Rafexa nie widzimy. Raczej nie przeżyje następnej tury, może oczywiście troszkę tych kreatur skrócić, chociaż w sumie to ich jedną, dobrą sprawę, nawet z tym flame tongiem. No dobra, no jeszcze może zagrać tego Rockbeater Weapona i zabić totem 0-2, ale to niewiele zmienia. Zobaczmy, jest kolejny Flame Tongue dograny. I czy Rafex ma możliwość przeżycia tej tury? Nie, ginie już samym stołem. Fairy Dragon w prowokację, 6-6, 4-4 przeciwnika i tym samym Rafex umiera i Roydener wygrywa pierwszą grę prawdopodobnie. Jeszcze zobaczymy, być może Rafex coś tutaj wymyśli, aczkolwiek nie widzę tutaj żadnych opcji, które mogłyby mu pozwolić przeżyć tą turę. Lekki chyba BM-ik. Przeciąganie sztureczka. Przeanalizowana sytuacja przez Rafexa i poddanie gry i tym samym Rafex wygrywa, Roydener wygrywa pierwszą grę. I prowadzi 1 do 0. Warrior już odhaczony. No i czekamy na grę numer 2. Roydenerowi został jeszcze Agro Shaman oraz Warlock Zul. Jaki tak wybierze na drugą turę? Na drugą grę? Zaraz zobaczymy. Rafex może zostać przy swoim Midrange Shamanie lub zmienić na NZ Paladina albo Renoloka. A czy będzie zmieniał talię? Nie, zostaje przy swoim deku. Roydener również wybiera szamana, czyli będziemy mieli pojedynek dwóch trali. Natomiast build obydwóch deków jest ciutkę inny. Roydener gra agroszamanem, jest to ten najpopularniejszy ostatnio agroszaman z Tuskarem, czy też Kiełzarem, totemistrzem i istotą z otchłani. Natomiast Rafex gra, tak jak widzieliście w poprzednim meczu, taką wersją bardziej midrange'ową z Alakirami, znaczy z Alakirem i z mistrzami ewolucji. No mistrz ewolucji myślałem, że zrobi troszkę więcej szału, szczerze powiedziawszy, jak go zobaczyłem. Natomiast z tego co widzimy, no to nie jest to zbyt ceniona kreatura w tym momencie. Ale tak naprawdę po testach nie ma co się dziwić, grałem tymi ewolucjami i Master of Evolution i Evolvem przez jakiś czas po wyjściu dodatku i nie jest to jakieś super mega konkretne. Jedyna kreatura, znaczy kreatury za 6 many są warte tego, żeby je zmieniać. Inne kreatury bardzo rzadko kiedy. Póki co od Rafexa widzimy Troga i czyszczenie Troga przeciwnika. Tutaj Trog bardzo niebezpieczna kreatura, której należy pozbyć się jak najszybciej. Natomiast Roydener
bez problemu odpowiada na to zagranie żonglerem płomieni. Żongler płomieni od Rafexa. Normalnie prawie że mirror match. No i zobaczmy, czy ten żongler płomieni coś tutaj fajnego zrobi. Wydaje mi się, że Flametongue plus Argent Squire zostaną tutaj zagrane, żeby zabić tego troga chociażby. Natomiast Giermek Argentu po prostu zostanie zagrany jako kreatura. I wygląda to dla Roydenera podobnie jak w poprzedniej grze. Bardzo, ale to bardzo dobrze. Dzikie duchy w tej chwili no nie robią tutaj zbyt wiele. Giną. Okej, okay, no giną zabierając żonglera płomieni plus zdejmują tego Divine Shielda. Jeżeli Rafex teraz zaatakuje tym żonglerem w Flametongue'a, no to w kolejnej turze będzie mógł tego Flametongue'a dziabnąć drugi raz i dobić. I dobić go właśnie tym żonglerem. Natomiast ta sytuacja dla Rafexa i tak jest zbyt kolorowa. Gra raczej pod przeciwnika, a to on wolałby dyktować warunki, jakie panują na stole. Flametongue będzie tutaj, znaczy zrobi tutaj sporą robotę. No chyba, że Rafex zdecyduje się zabić tego jugglera, co też w sumie ma sens, bo w tym wypadku Roydener jest w stanie zabić tylko jednego wilka. Natomiast drugi wilk nie zabija tego Flametongue'a i to jest duży problem. Ten Flametongue dalej będzie na stole i nie będzie miał jak go Rafex zabić. Jest Flametongue, okej. Okay. Wojna na Flametongue wygrana przez Rafexa. W tym momencie on zostaje z Flametongue'iem, przeciwnik tylko z dwoma kreaturami 1-1, ale jest Doomhammer, jest Zgładziciel. Ten Zgładziciel tutaj zrobi prawdopodobnie Royowi grę. Wyczyszczenie stołu do zera. W tej turze Rafex myślę, że istotę z otchłani rzuci na stół. Natomiast ta istota z otchłani też tutaj jakiegoś wielkiego szału nie zrobi. Spotka się z eksplozją lawy, czy też z lava burstem. Chyba, że spróbuje Tuskara i Hero Power zagrać, żeby w następnej turze ta istota kosztowała 3 many. Mogła być zagrana z Hexem, ale ten Hex niewiele tutaj robi. Eksplozja lawy w istotę, atak za 5. W tym wypadku Roy nie będzie tutaj tego Doomhammera oszczędzał, ma drugiego na ręce, więc nie ma sensu czekać z tymi atakami na cokolwiek, ale tam chyba jest Fire Elemental, dokładnie tak. To Fire Elemental tutaj bardzo dobry, mocny, bardzo dobry i mocny top deck, na który Roy no co prawda ma odpowiedź. No nie, w sumie teraz z tym konnym Argentem wydaje się być całkiem spoko. Raczej będzie tutaj skłócony ten Fire Elemental, zbyt duża kreatura, żeby go zostawić, szczególnie wiedząc, że przeciwnik gra Master of Evolution. Tak jak mówiłem, zmienienie szóstki w coś większego jest bardzo, bardzo mocną opcją. W deku Rafexa mamy dwie takie kreatury, jest to istota z otchłani właśnie Fire Elemental. Jeżeli oni dostaną... jest i Doomhammer u Rafexa. Jeżeli oni dostaną ewolucję, no to bardzo często mamy za 7 manę jakiegoś koksa. Dajmy na to Antonidasa, więc jest to idealny target właśnie pod tego mistrza ewolucji. Doomhammer skrócenie 2-1. W kolejnej turze prawdopodobnie Alakir. A na Alakira Roydener nie ma odpowiedzi. I ten Alakir też tutaj może być dosyć istotną rzeczą. Chociaż z drugiej strony ten Rockbeater jednak nie zostanie zagrany. Myślałem, że zostanie przez Roya zagrany Rockbeater, ale nie. No i ten Rockbeater może tutaj pomóc właśnie pozbyć się tego Alakira, którego tak swoją drogą nie będzie, bo w poprzedniej turze był przecież Doomhammer zagrany. No tak, troszkę tutaj mój błąd, przepraszam za to. No i zobaczmy na coś. W takim wypadku mamy GG, chyba że Tuskar stworzy prowokację. Nie ma prowokacji, jest Mana Tide i tym samym Roydener zagrywa drugiego Zgładziciela, Rockbeatera, atakuje swojego przeciwnika za 10 i prowadzi już 2-0. Chyba, że będzie miał miejsce jakiś misklik, ale w to mi się wierzy i nie chcę, żeby jakiekolwiek miskliki tutaj były. I tym samym mamy wynik 2-0. Roydenerowi jest potrzebna już tylko jedna gra z Olokiem, żeby przejść do finału i zmierzyć się tam z Siostrzonem o 500 zł i o punkty rankingowe. Bo jeżeli nie wiecie jeszcze, to ja wam powiem, że cały sezon Fantasy Expo Challenge w Hearthstone'a to nie tylko turnieje, ale również wielki finał. Wielki finał, w którym do wygrania będzie naprawdę sporo nagród.
Łączna wartość nagród to chyba 11 tysięcy złotych, jeśli dobrze pamiętam. I do tego wielkiego finału zostanie zaproszonych 8 najlepszych zawodników z całego trzeciego sezonu. A ci zawodnicy zostaną wybrani właśnie poprzez punkty rankingowe, które są zdobywane za osiągnięcie top 8 w tych 8 turniejach w trakcie trwania sezonu. Tak więc nie tylko 500 zł, a też zaproszenie na dosyć ważny i duży turniej. Ale o tym będzie więcej już po, myślę, że po tych 8 turniejach albo gdzieś tam pod koniec trwania sezonu będą dodatkowe informacje. A póki co mamy trzecią grę pomiędzy Roydenerem i Rafexem. Tym razem będzie to pojedynek dwóch Warlocków. Jeden to Zolok, czyli dosyć agresywny deck z dwoma Doomguardami, bez Leroya, bez Soulfire'a, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast u Rafexa widzimy Renoloka, czyli jedną z najbardziej charakterystycznych ostatnio kontroli właśnie na Warlocku, polegającą na karcie Reno Jackson, która leczy do pełni zdrowia w momencie, w którym jest zagrana i w deku nie ma żadnej karty w dwóch sztukach, wszystkie są pojedyncze. Dlatego też wszystkie deki na Reno są oparte zazwyczaj na 30 różnych kartach. W tej chwili Rafex tutaj no, znajduje odpowiedź raz za razem na zagrania Roydenera. Pocisk cienia bardzo ładnie skróci tego Imgang bossa. Sun Fury Protektorka jeszcze tego impa dobije. No i stół Roydenera wyczyszczony. Ale Roydener ma tutaj naprawdę imponującą kolekcję kar na ręce i ma kilka możliwości w tej turze. Od najprostszej, czyli od zakazanego rytuału, rzucenie macek na stół, cztery sztuki, które później można bufować w kolejnych turach, poprzez jakiegoś płomiennego hoklika, sierżanta, żonglera, czy też handlarza. Jest tutaj naprawdę dosyć sporo opcji, zobaczymy na którą broń się zdecyduje. I co, mroczny handlarz zagrany po Soulfire, tak myślę, chociaż tarczownik też być może jest tutaj rozważany. 0-4 w tej sytuacji może całkiem fajnie bronić te jednostki, które będą na stole. No zobaczymy, jest dokładnie tak, tarczownik wybrany, zostanie dorzucony do tego handlarza, prawdopodobnie z płomiennym hoklikiem. Dokładnie tak się dzieje. No i stół Roydenera. Nie jest może jakiś imponujący jak na czwartą turę, ale mimo wszystko wygląda to całkiem fajnie. Tymczasem Rafex topdeckuje Spellbreakera, łamacza zakręć, którym być może uciszy tego tarczownika i zabije 2-2, 3-2. Czy też zabije 3-2, kreaturą 2-2. Twa magia cię nie uratuje. To wydaje się być bardzo fajne. Teoretycznie ten 2-2 bardzo źle się traduje ze Spellbreakerem. Natomiast Roydener ma i obrońcę Argusa i Abusy Sierżanta na ręce, więc prawdopodobnie znajdzie sposób, żeby pozbyć się tego tej kreatury 4-3. Aczkolwiek to mogłoby wskazywać na to, że... A nie, jednak tutaj będzie Sierżant na tarczownika i zabicie tak naprawdę za darmo tego Spellbreakera. No i w tym momencie Rafex ma lekkie kłopoty, jest Mortal... jest Kodo. No, tylko żeby nie było pechowe Kodo. No jest nawet okej. Najgorszym wypadku to 1-1 by ginęło, najlepszym 2-3. Ale 2-1 też jest do zaakceptowania, tak myślę. No i Concealman pojawi się teraz na stole. Plus PO i rozbicie tego Kodo. Ale na to Rafex ma całkiem fajną odpowiedź. Jest Czarny Rycerz, który może zabić tą kreaturę 3-3. Ale co prawda nic więcej w tej turze Rafex nie zrobi, ale wydaje mi się, że to i tak jest wystarczające zagranie. Jak na turę numer 6. Zabicie plus stawienie kreatury o rozmiarach Yeti. No i Roydener, czy zrobi to, o czym myślą wszyscy? Czy zdecyduje się na takie zagranie? Trochę być może YOLO, bo jak na to nie patrzeć, Renolog ma troszkę AoE w deku, ale jeżeli teraz pojawią się te macki, to pojawia się też... No i tutaj jest bardzo fajne wystawienie się pod Shadow Flame'a. Myślałem, że ten Cancelman skróci Czarnego Rycerza, ale tak się nie dzieje. I w tym momencie mamy bardzo fajne zagranie ze strony Rafexa dostępne, czyli atak tym Black Knightem w twarz, plus Shadow Flame, plus Mortal Coil. Szczerze powiedziawszy, wyobrażałem sobie to trochę inaczej, bo tutaj
zaatakowanie tym Black Knightem w twarz, wysadzenie go za 4 i zabicie Mortal Coilem Councilmana i dogranie tego Oza wtedy byłoby moim zdaniem ciut lepsze, bo przeciwnik straciłby 4 HP i mielibyśmy kreaturę 3-2 na ręce. Ale Rafek zdecydował się na takie zagranie. No zobaczymy jak to wyjdzie. Twilight Drake plus obrońca Argusa. 5-5 prowokacja. No teoretycznie spora, praktycznie power overwhelming na kmiecia i tej prowokacji nie ma. Czy może być tutaj mowa o Litalu? W tym momencie może. W tym momencie chyba jest nawet Lital. Tak mi się wydaje, chociaż chwilkę, moment. Mamy 4. Wilkor. No, musi nożownik raz trafić w face'a. Trafił, więc jest 6, jest 6 plus 2, 8. I tym samym Roydener wygrywa 3 do 0. Roydener wygrywa 3 do 0. Drugi półfinał. I to on awansuje do finału, w którym zmierzy się z siostrzonem.